Karol Zombik uważany był za jeden z największych talentów w historii polskiego żużla. Syn Jana Zombika, również żużlowca, który ze Speedwayem związany jest od ponad pół wieku. Niestety, przez upadki i idące za nimi kontuzje, Karol nigdy nie osiągnął pełni swoich możliwości. Zdjęcia we współpracy z Retro Speedway, których autorem jest Ireneusz Romanek. Karol Zombik urodził się 25 października 1986 roku w toruniu. Jego marzeniem od dziecka był najwyższy stopień podium w indywidualnych mistrzostwach świata. Jego przygoda z motorami rozpoczęła się w wieku siedmiu lat. Na pierwszej motorynce nauczył go jeździć starszy brat Robert. Pierwszy raz na torze żużlowym Karol pojawił się w Grudziądzu, kiedy trenerem GKM był jego ojciec. Na początku Jan nie chciał się zgodzić, by Carlos jeździł na żużlu. Taką zgodę wyraził w 1997 roku. W tym czasie senior zombik pełnił stanowisko trenera Sparty Wrocław. Rok później Jan otrzymał propozycję od rodzimego apatora Toruń i tam też przeprowadzili się zombikowie. Licencję żużlową Karol zdał w dniu swoich 16 urodzin, naturalnie w Toruniu. Debiut w lidze to już rok 2003, 13 kwietnia, a Patur u siebie podejmował polonie Bydgoszcz. Karol, kolokwialnie mówiąc, w tych zawodach nie zachwycił. Zdobył jeden punkt. Reszta sezonu to w większości starty w zawodach młodzieżowych. Nie obyło się też bez kontuzji. W finale indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów Karol doznał kontuzji kręgów szyjnych, co wykluczyło go z jazdy na dwa miesiące. Rok 2004 to pewnego rodzaju zapowiedź nowej legendy żużla. Torunianin na stałe zadomowił się w składzie Apatora. Wraz z Adrianem Miedzińskim zbierał same medale w rozgrywkach młodzieżowych. Wisienką na torcie był srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów. W tym też sezonie toruński junior pokazał nie byle komu, bo samemu Tomaszowi Golobowi, że potrafi wyprzedzać najlepszych. Podczas siódmego wyścigu spotkania pomiędzy Apatorem Toruń a Unią Tarnów Karol Zombik popisał się niewiarygodną akcją. Przez cztery okrążenia kąsał przyszłego mistrza świata, by na ostatnim łuku wyprzedzić go po zewnętrznej, nabierając przy tym niewiarygodnej prędkości. Już wtedy młodziak Storunia pokazał swoje ambicje. Następny rok to kolejne sukcesy i zbieranie doświadczenia. Złoto mistrzostw świata juniorów, indywidualnie i drużynowo. Kolejne mocne kroki na żużlowy szczyt. Niestety nadszedł ostatni mecz sezonu. Unia Leszno podejmowała u siebie Adrianę Toruń. Mecz niezwykle ważny dla obu ekip, bo decydował o tym, która drużyna pojedzie w barażach. Pechowy okazał się bieg ósmy. Jadącemu w czerwonym kasku Damianowi Balińskiemu postawiło motocykl. Zawodnik upadł na tor. Jego maszyna uderzyła jednak wiodącego za nim Karola Zombika, którego odwieziono do szpitala. Zawodnik Unii powrócił do parkingu o własnych siłach, ale nie wystąpił już do końca zawodów. Znacznie gorzej było ze stanem zdrowia Karola Zombika. U Karola stwierdzono uraz czaszkowo-mózgowy, złamanie podstawy czaszki, złamanie kości twarzoczaszki, kości skroniowej i kości klinowej. Na szczęście nie stwierdzono krwiaka. Co oczywiste, zawodnik nie pojawił się już na torze do końca sezonu. Wielu zastanawiało się, jaką formę będzie posiadał ten chłopak po kontuzji. Czy ciało dojdzie do siebie, czy psychika nie ucierpi po tym zdarzeniu. Wszyscy ci, którzy skreślili Karola w sezonie 2007, srodze się zawiedli. Zombik był najlepszym juniorem w lidze. Jak równy z równym rywalizował z seniorami. Szybko zapomniał o urazach i pokazywał pełnię swojego potencjału. Błyskawicznie stał się liderem swojej drużyny. Podczas meczów przywoził dwucyfrówki i już takim wynikiem bił juniorów rywali na głowę. Ponadto udało mu się ponownie zdobyć złoto drużnowych mistrzostw świata juniorów. W tamtym czasie nie było lepszego młodzieżowca. Sezon jak marzenie. Wydawało się, że Karol powoli wracał na odpowiednie tory. Niestety, jego formę szybko zweryfikowały kontuzje w następnym sezonie. Najgorsza z nich to ta po meczu Ligi Szwedzkiej, pęknięcie łopatki i złamanie dwóch żeber. Zombik jako senior nie łapał się już do składu aniołów. Postanowił na następny sezon zejść ligę niżej i odbudować formę. Został wypożyczony do Pierwszoligowego KM Ostrów. Na szczeblu pierwszej ligi Zombik spisywał się dosyć przeciętnie. Mimo tego zakwalifikował się do finału indywidualnych mistrzostw Polski, który miał odbyć się w Toruniu. Wciąż młody zawodnik dostał szansę, by coś udowodnić i to na oczach własnej publiczności. Niestety emocje podczas zawodów wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem i kolejny wypadek którego skutki Karol będzie odczuwał prawdopodobnie do końca życia. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2009. Poziom, który prezentował w tych zawodach Karol Zombik, był co najwyżej przeciętny. Na swoim koncie miał tylko dwa punkty. Bieg osiemnasty. Na końcu trzeciego okrążenia, jadący w kasku niebieskim Karol Zombik w bardzo niebezpieczny sposób atakuje rywala. Ich motocykle szczepiają się i obaj upadają na tor. Szczególnie źle wyglądało uderzenie głową o autor Karola Zombika. Torunianin został przewieziony do szpitala. Zawodnik, z którym zderzył się Zombik, to, o ironio, Damian Baliński. Efekt tego wypadku jest dla Karola tragiczny: pęknięcie kości czaszki. Lekarze stwierdzili też uraz kręgosłupa, jednego z kręgów szyjnych oraz silne wstrząśnienie mózgu. Stan żużlowca był na tyle zły, że został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarz, który się nim zajmował, stwierdził jednak, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Karol Nator wraca w następnym sezonie. Nie wszystko jednak idzie po jego myśli. Jego klub na Wyspach Brytyjskich odsyła go do Polski, ponieważ twierdzi, że Torunianin ma kłopoty z utrzymaniem równowagi. Uwagi te były uzasadnione, albowiem przy pierwszej poważniejszej próbie ataku zombie zalicza glebę. Skutek? Złamanie kości pod podudzia, kontuzja barku, i kolejna przerwa od żużla. W nowy sezon Karol wszedł bardzo optymistycznie. Chciał powalczyć o miejsce w składzie unibaksu. Ostatecznie Torunianin wystąpił w tylko jednym meczu. Jego występ był przeciętny, ale trzeba było brać pod uwagę jego ubiegłoroczną kontuzję. Nie wiedzieć dlaczego po pewnym czasie Karol przestał pojawiać się w klubie. Kolejny rok, 2011, znów można było spisać na straty. W sezonie następnym zombie prezentował już dużo niższy poziom. Do składu Torunia łapał się tylko dlatego, że nie było obecnie lepszego kandydata na pozycję piątego seniora. Pod koniec sezonu stracił nawet swoje miejsce w składzie na rzecz juniora, który licencję zdobył rok wcześniej. Wiele osób myślało, że to przez jakiś uraz psychiczny Karol nie mógł się na nowo odblokować. Te wątpliwości skomentował sam żużlowiec Torunia. Nie ma we mnie żadnego urazu psychicznego, nie ma strachu, nie ma asekuracji. Zawodnik śmiało mówił prezesowi Stępniewskiemu, że może przebadać się u jakiegokolwiek specjalisty, którego wyznaczy mu klub. Wydaje się jednak, że to nie sama psychika była problemem, a odebrany czas, który Karol spędził na leczeniu ran, zamiast skupić się spokojnie na treningach. W roku 2013 zombik postanowił odpocząć od żużla. Nie wystartował w lidze, choć pojawiał się na torze, by kręcić treningowe kółka. Kiedy wydawało się, że definitywnie odwiesił Kevlar na kołek, w mediach pojawiła się następująca informacja. Karol podpisał tymczasową umowę z Unibaksem Toruń. Torunianin liczył na znalezienie klubu w niższych ligach. Mimo dobrej postawy na treningach, nie dostawał szansy w zawodach ligowych. Dopiero w ostatnim meczu Karol dostał swoją szansę i wykorzystał ją bardzo dobrze. W końcu po latach zdobył dwucyfrówkę z aniołem na piersi. Jak pokazał czas, był to łabędzi śpiew Karola Zombika. W roku 2015, mimo obecności na wszystkich treningach toruńskiego zespołu, po jednym ze sparingów, w którym Karol zanotował upadek, podjął decyzję o oficjalnym zakończeniu kariery, w wieku zaledwie 29 lat. Bez wątpienia zmarnowany talent, który ciągle trapiony kontuzjami, nie mógł powrócić na odpowiednie tory. Jak sam przyznaje, miał więcej szczęścia niż pecha w tych wszystkich nieszczęściach. Dzisiaj cieszy się, że ma żonę i jest szczęśliwy. Że może chodzić i funkcjonować jak normalny człowiek. Zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport oraz do zajrzenia na Instagrama Fani Czarnego Sportu. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!